choć długo uchodził za drobnomieszczański element mody, teraz jest jednym z trendów tego lata – kołnierz. I to w wersji solo bez należącej do niego koszuli. Projektanci tacy jak Sonia Rykiel czy Miu Miu obowiązkowo mają go w swoich najnowszych kolekcjach. To jest nowy trend. Tego lata taka marzycielska i dziewczęca stylistyka jest absolutnie na topie. Taki kołnierz pasuje do tego idealnie. Jeżeli porównamy tę stylizację do zeszłego sezonu, gdzie prym wiodły lata 70., to wyraźnie widać przejście od wyemancypowanej, twardej kobiety do delikatnej i słodkiej dziewczyny. Julia Freitag pracowała dla renomowanego magazynu mody. Na swoim blogu mogła więc zaobserwować, jak kołnierz przerodził się w jeden z dodatków. Wiele sklepów internetowych prowadzi już osobne rubryki dla kołnierzy. Najnowsze modele łączy jedno – ekstrawagancja i elegancja. Skórzane, z perłami, albo z cekinami, albo futrzane. To mały, zabawny letni dodatek. Mogę go polecić każdemu. Kiedy znajdzie się już ten odpowiedni, atrakcyjny cenowo wariant, to jest bez wątpienia świetnym elementem wizytowym. Koncepcja pojedynczych kołnierzy jest prosta. Założony do klasycznego stroju czyni z niego ekstrawagancką kreację. To naprawdę urocze. Dzięki niemu szybko można zmienić styl. Nie wiem, czy bym go sama założyła, bo lubię trochę pokazać swój dekolt, a przy kołnierzu to niemożliwe. Ale jeśli komuś pasuje, to uważam, że są śliczne. Kołnierze przypominają mi moje dzieciństwo. Mama przyszywała mi je do sukienek. W szydełkowych kołnierzach specjalizuje się ta niemiecka firma. Obie projektantki pracują nad kołnierzami od 2010 roku. Niedawno ukazały się one w jednym z czołowych niemieckich magazynów mody. Kołnierze popularne stały się szczególnie po styczniowym tygodniu mody w Berlinie i dobrze przyjęły się wśród klientek, ale początki nie były łatwe. Na początku był problem, bo wiele osób nie wiedziało, co właściwie z takim kołnierzem można zrobić. Niektórzy klienci myśleli, że to nie jest dodatek, tylko coś między ubraniem a biżuterią. Trudno było zrozumieć zastosowanie. Dlatego myślę, że dobrze jest, kiedy kołnierz pełni trochę rolę biżuterii. Ta firma ma w swojej kolekcji około 30 kołnierzy. Ceny wynoszą do 250 euro. Klientkom szczególnie podoba się ten kołnierz ze wstążką. Wygląda ślicznie, jest może bardziej uroczy niż inne modele, które mamy. Inne są trochę awangardowe, większe i bardziej ekstrawaganckie. Ten jest dość klasyczny. Kołnierz jako dodatek? W przeszłości nie było to takie rzadkie. Już w XIII wieku był obowiązkowym elementem stroju. Wyróżniano kryzy albo stójki. Ta firma kołnierze z lamusa wyciągnęła w 2010 roku. Dziś wchodzą one w skład wielu kolekcji znanych domów mody na całym świecie. Czyżby tylko sezonowy trend? Można to przewidzieć. Właśnie wracam z pokazu jesienno-zimowego i tam kołnierz był już raczej ciężki, ciemny, nie taki delikatny i frywolny jak teraz. W każdym razie w nadchodzącym lecie znajdziemy go w wielu zabawnych i ciekawych wariantach. Spokojnie możemy je nosić. W centrach handlowych cena pojedynczego kołnierza waha się od 10 do 20 euro. Kto jednak życzy sobie czegoś od markowych projektantów, musi zapłacić więcej, nawet 1000 euro, jak za ten pozłacany model.